Ze mną Bartłomiej Pawłowski po meczu sparingowym z Dynamem Czeskie Budziejowice. Wynik 4-0 i 3 twoje bramki. Mimo, że mecz kontrolny, no to na pewno i bramki, i gra, i wynik muszą cieszyć. Na pewno. Bramki dają pewność siebie. Uspokaja to też na pewno zespół. Mimo wszystko, że to jest jakaś forma treningu, to gra się o zwycięstwo i trzeba dążyć do zwycięstw. Sparing na pewno zaliczamy na plus. Na pewno też trzeba się cieszyć z tego, że realizowaliście założenia trenera, no bo dwie bramki co najmniej były zdobyte po pressingu. No tak, no mieliśmy założone, żeby iść pressing, przygotowaliśmy to w ostatnich dniach. Rzeczywiście było to na tyle skuteczne, że to faza przejściowa po odebraniu piłki do bramki przeciwnika mocno poszliśmy. W krótkim czasie udało nam się dojść do strzału i bramki padały. Wczoraj wpadło z dystansu na treningu, wstawiłeś na Instagram, dzisiaj też wpadło z dystansu. No może nie tak efektownie, ale efektywnie. No wiadomo, no gdzieś trening jest po to, żeby przekładać to na mecz. Może troszkę inny aspekt, bo wczoraj stały fragment, ale mimo wszystko. Jak w ogóle oceniasz ten obóz? No bo już jesteście za półmetkiem. No było bardzo ciężko. Do wczoraj było bardzo ciężko. Troszkę zeszliśmy i wydaje mi się, że już po tym sparingu będziemy przygotowywali się już bardziej w sezon, w moment startowy będziemy wchodzić i będziemy schodzili z ilości treningów, żeby wyglądało to bardziej jak w sezonie. Czujecie już, że za półtora tygodnia inauguracja Ekstraklasy, czy jeszcze trochę to do was nie dociera? No nie, wydaje mi się, że taki moment będzie po obozie, jak właśnie przyjedziemy, dostaniemy jakiś dzień wolny, żeby chwilkę odsapnąć i wtedy już będzie wiadomo, pełna koncentracja na najbliższym przeciwniku. Ze mną trener Karol Szweda po wygranym meczu sparingowym z Dynamem Czeskie Budziejowice 4-0. Cieszy wynik, cieszy, gra. Na pewno wynik jest zadowalający. Graliśmy z bardzo wymagającym przeciwnikiem, który był bardzo agresywny. Ale dokładnie chcieliśmy dzisiaj z takim właśnie zespołem się zmierzyć, dlatego byliśmy na to przygotowani. Przede wszystkim celem tego meczem było cały czas doskonalenie naszej gry i dzisiaj było naprawdę wiele momentów, które były pozytywne, nad którymi cały czas pracujemy, zwłaszcza na tym obozie, ale zdajemy sobie sprawę, że jeszcze jest też wiele obszarów, które musimy poprawić, aby być optymalnie przygotowanym do tego pierwszego meczu mistrzowskiego. Pracowaliście nad pressingiem, no i musi trenera cieszyć, że dwie bramki padły dzisiaj też po pressingu. Na pewno tak. Zawsze to, nad czym pracujemy, staramy się, aby było skuteczne też w grze, aby przynosiło nam określony efekt, więc na pewno to jest zadowalające. Natomiast też musimy pamiętać, że to już jest nasz przedostatni sparing i my też ten sparing traktujemy jako etap selekcji. Dzisiaj poza czwórką zawodników, która zagrała 60 minut i plus czterech młodych zawodników, którzy zagrali w końcowej fazie meczu, pozostali zawodnicy praktycznie zagrali po 45 minut w meczu, więc przed tym ostatnim sparingiem mamy teraz pewnie wiele pytań, ale też wiele odpowiedzi i musimy przez te najbliższe 3 dni poszukać optymalnego rozwiązania dla zespołu. Kibice pewnie się zastanawiają, czy ta jedenastka, która dzisiaj wyszła na murawę w pierwszej połowie, to już jest ta jedenastka, która jest w tym momencie bliżej do gry z Pogonią, czy jeszcze pewne roszady mogą zajść? Nie oceniałbym tego w taki sposób. W ostatnim meczu sparingowym inni zawodnicy zagrali od początku, każdy dostaje swoją szansę, każdy walczy o swoje miejsce. My oczywiście cały czas się temu przyglądamy, staramy się zawodników też w jakiś sposób ocenić i podjąć te właściwe decyzje, dlatego będą na pewno walczyć o wyjściowe miejsce w składzie do samego końca. W drugiej połowie też przeważaliście, zabrakło chyba tylko bramki. Ale z drugiej strony to, co było ważne, tej bramki nie straciliśmy.